Siemanko, ja jestem Sedok. Dzisiaj witam was w odcinku jak zrobić miniaturkę. Był już taki poradnik na moim kanale, ale w tamtym roku postanowiłem, że zrobię odświeżoną wersję tego poradnika. Będzie to oczywiście w Photoshopie, pokażę wam jak to zrobić. Jeśli wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Wpadajcie też na mój drugi kanał. Ogólnie powiem wam, że system mi się wysypał kilka dni temu. No i taki trochę dramacik był z tym, no bo totalnie nic nie mogłem odzyskać. Wszystkie grafiki, animacje poszły się, więc muszę wszystko robić od nowa. No ale to nic, ja już nie przedłużam. Życzę wam miłego dnia i zapraszam do oglądania. Będąc na pulpicie lub na przeglądarce, wchodzimy na YouTube'a i wchodzimy na nasz kanał, najlepiej. Teraz wchodzimy w wideo, klikamy Windows, Shift plus S i wówczas teraz możemy sobie zaznaczyć obszar, który chcemy wyciąć, więc ja zaznaczyłem. Teraz wchodzimy do Photoshopa, klikamy utwórz nowy i wybieramy rozmiary, wymiary jak na miniaturkę, wpiszemy miniaturka i klikamy Ctrl V. Teraz Ctrl T i musimy za wierzchołki rozciągnąć naszą przestrzeń. Klikamy Ctrl U i nasycenie zmniejszamy do minus 100, jasność tak do minus 63. Klikamy OK, następnie filtr, stylizacja, wiatr. Możemy również tutaj wybrać podmuch i zawirowanie, lecz ja najczęściej korzystam z wiatru. Klikamy OK oraz poruszenie, na przykład na 20 lub możemy ustawić 25. No i wybieramy sobie kąt. Klikamy OK. Może być miniaturka ze zdjęć, bez zdjęcia, więc ja pokażę taką ze zdjęciem. Bez zdjęcia robi się również podobnie, tylko więcej efektów pewnie. Teraz musimy znaleźć zdjęcie, które chcemy umieścić w miniaturce. Ja już znalazłem takie zdjęcie. Teraz przeciągamy je do Photoshopa jako nowy projekt i pokażę wam jak dzisiaj szybko to wyciąć. Musimy zaznaczyć tą kłódkę. Najlepiej zdjęcie jest zrobić na takim tle, na którym jest jakby mało wycinania. Po prostu szybko się je robi wtedy. Klikamy tutaj prawym, szybkie zaznaczenie. No i zaznaczamy obszary tej ściany jakby. I tutaj nie zaznaczyło nam się ucho, więc przybliżamy. Klikając Alt mamy teraz plusik. Klikniemy Alt, mamy minusik. Musimy zaznaczyć również sobie ucho tym. Gdy zaznaczymy ucho, zaznaczamy drugą jakby część. Tu nam się wszystko ok zaznaczyło. Klikamy Delete i Ctrl D. Gdy to zrobimy, przyciągamy nasze zdjęcie na naszą miniaturkę. Klikamy Ctrl T, zmniejszamy. Musimy to jakoś tam dopasować ładnie. Przypuśćmy coś takiego. Teraz dwukrotnie klikamy na to zdjęcie i nadajemy cień. Najlepiej czarny, taki niezbyt mocny. Oraz wybieramy rozmycie. No i rozmywamy te takie krawędzie ostre, te takie piksele, które są widoczne. No i tu mamy to rozmyte. Wchodzimy w filtr, kamera RAW. No i teraz musimy sobie trochę podbić i podrasować te kolory, lecz nie za mocno, żeby wyglądało to tak naturalnie. I klikamy OK. Mamy to zrobione. Teraz potrzebujemy napisu. Ja sobie to nazwę prosta i łatwa miniaturka. I teraz ten napis gdzieś tak przesuwamy, żeby się mieścił. Z Altem powielamy. Klikamy T. OK, gdy to mamy, potrzebne nam są layer style. Możemy sami je zrobić, ale też możemy wpisać na przykład na necie layer style pack free. Macie pełno filmików, na pewno któryś wam pomoże i z któregoś możecie skorzystać, pobrać. Ja mam paczkę i wystarczy, że klikniecie na wybrany przez was styl, na przykład żółty, i wam się podświetliło tutaj, jak pokazuję myszką na przykład. No mi się podświetliło trochę niżej i nie widać, bo kamerkę tutaj mam. Klikamy kopiuj styl warstwy i przenosimy na przykład na miniaturkę. Ctrl L. Tak samo robimy tutaj z białym. Nie mam skróty klawiszowe ustawione, więc tylko wystarczy, że kliknę i wklejamy. Prosta i łatwa miniaturka. Teraz scalamy te dwie warstwy. Ctrl E i Ctrl T. Musimy je zniekształcić lekko na przykład coś takiego. Tworzymy nową warstwę, wybieramy kolor tutaj próbnikiem biały i zmniejszamy nasz pędzel i robimy sobie mniej więcej coś takiego jak widzicie. Znów bierzemy próbnik i wybieramy tym razem kolor żółty i tutaj robimy tak. Następnie bierzemy ekran i na takie około 20-30%. I mamy taki ładny cień tych napisów. Ja zazwyczaj używam jeszcze tutaj jakiegoś zdjęcia i koloru tła oczywiście, ale to zaraz ogarniemy. Najlepiej jest zrobić zdjęcie z waszego filmiku, jakiś screen lub po prostu coś takiego, co przyciągnie oglądającego. Więc ja tutaj użyję jakiś przykład. Robiłem wczoraj miniaturkę dla Disco Frodo, więc możemy ją użyć. Zmniejszamy sobie. Najlepiej jak to jest równe, czyli tak, nic nie obracamy. Wybieramy narzędzie prostokąta. No i po prostu tutaj od góry tworzymy sobie taki prostokąt. Wypełnienie dajemy na brak, a obrys dajemy no na czerwony, ponieważ tutaj są takie kolory. No i dajemy go na 5. Teraz wchodzimy w ten prostokąt, wybieramy cień i wybieramy cień czerwony. Wydaje mi się, że ta miniaturka będzie czerwona, ponieważ już jest czerwone jakby, czy czerwone te obwódki, więc tutaj też zrobimy czerwoną miniaturkę. Na przykład teraz chcemy, żeby Disco Frodo miało taką mozaikę, a wszystko w tle było widoczne, więc
tworzymy nową warstwę, Ctrl J lub nie, lub na tej warstwie wybieramy lasso wielokątne i wycinamy disco Frodo, tak mniej więcej, wy możecie się postarać bardziej, jak ktoś będziecie takiego robić. Ok, gdy jest wycięty, klikamy Ctrl J, filtr, rozmycie, filtr, pikselowanie i mozaika, na przykład na 5. I tutaj mamy podgląd i widzicie, że disco Frodo jest rozmyty. Teraz te trzy warstwy klikamy Ctrl E, czyli scalamy jakby je i klikamy zniekształć. I chwytając tutaj za te górne warstwy, za te takie znaczniki, rozciągamy tą miniaturkę. Teraz możemy zrobić tło, więc klikamy Ctrl U, klikamy koloruj. Ja zrobię kolor czerwony, dajemy na maksa, ponownie nową warstwę, zaznaczamy próbnik, klikamy na kolor czerwony, wybieramy pędzel, zwiększamy go i wystarczy, że sobie tak wokół tej miniaturki zrobimy taki czerwony cień i wybieramy albo ekran, albo normalnie. Ja wybiorę ekran, bo to ładnie wygląda. No i możemy też dodać jakąś strzałkę na przykład. Przypuśćmy, że ta jest ok. Klikamy kopiuj obraz, Ctrl V. Magiczna gumka, obracamy i tutaj w zależności od tego, jak chcemy, żeby to wyglądało, możemy zrobić tak, możemy zrobić inaczej i teraz klikamy po prostu Ctrl J w moim przypadku, bo ja mam, bo ja sobie przypisałem takie skróty klawiszowe pod kopii sylwestry i wklej, no i mamy dwie strzałki, prosto, prosto. Teraz scalamy z Shiftem wszystkie te warstwy, scal widoczne, tworzymy nowy plik, czyli Ctrl J jakby, nową warstwę. Filtr, rozmycie i gaussowskie. Tutaj ustawiam na przykład na 6. Wybieramy zwykłą gumkę i mniej więcej taki rozmiar jak ja mam. Klikamy dwukrotnie. Następnie scal w dół, filtr, camera roll i jeszcze troszeczkę podbijemy te kolorki, tak żeby jeszcze ładniej nasza miniaturka wyglądała. Klikamy OK i w taki oto sposób koło 10 minut, jak ja tu nagrywam, wyszła nam taka miniaturka, ja pewnie sobie medytuję już, inne zdjęcie dam z mojego filmiku, więc już widzimy się na zakończeniu. Więc ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji na moim kanale oraz wpadajcie na mój drugi kanał, ponieważ dzisiaj jest live od 18, jeśli się nie mylę. Napiszcie komentarz, czy wam pomogłem. Miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, cześć.